1100 uczniów rozpoczęło naukę w zespole szkół nr 2 w Suwałkach. Po latach oczekiwania i młodzież, i nauczyciele mają wreszcie godziwe warunki do nauki i pracy. Tanio nie było, ale było warto. Wstępny kosztorys 3 miliony 430 tysięcy, ale tu przy termomodernizacji, za co bardzo dziękujemy panu prezydentowi, pani prezydent, jeszcze samorząd dołożył ponad 210 tysięcy. Lista wykonanych robót jest długa. Ocieplenie ścian i poddasza, izolacja fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty łazienek, wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody. O, w tą stronę widać, to jest 1500 metrów kwadratowych powierzchni dachu. Zjechało 1200 metrów kwadratowych eternitu, który tu leżał i który no, chciałem blisko 20 lat zdjąć, bo wiadomo, jaki to materiał. Prace nie były ograniczone tylko do budynku. Szkolne patio wyłożono kostką i uporządkowano ten teren. Szkolne podwórko szybko zyskało popularność wśród uczniów. Jak pogoda by była taka jak wczoraj, to byśmy tu mieli całe grono młodzieży, które na przerwach jest. Dzięki pracom modernizacyjnym w szkole wygospodarowano również dodatkowe, położone na poddaszu pomieszczenie, które niebawem stanie się nową pracownią komputerową. W tej sali pozostał tylko niewielki ślad przeszłości, fragment odkrytego starego muru.